Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali: dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Chrystus jest siewcą, a ziarnem jest Słowo Boże. Siewca sieje obficie, ponad miarę, tak, że niektóre ziarna padają na nieodpowiednią glebę. Czyż nie jest to marnowanie ziarna? Czy nie lepiej byłoby obficiej siać na żyznej glebie? Gdyby Słowo Boże było kierowane wyłącznie do uszu tych, o których wiemy, że wydadzą dobre plony, to pozbawilibyśmy szansy na nawrócenie dla tych ostatnich. Słowo Boże musi być głoszone wszędzie, w każdym czasie i na wszystkie sposoby. Ono musi dotrzeć do serca każdego człowieka. Czy jednak ludzie przyjmą dobrą nowinę, czy ją odrzucą, to już ich sprawa. Nam, podobnie jak wówczas Chrystusowi, nie wolno pozostać biernym. Ziarno jest małe, kruche i bezbronne. Można je zniszczyć, zlekceważyć albo dać szansę rozwoju. Jednak zanim wyrośnie, musi obumrzeć. W ziarnie tkwi wielki potencjał. Słowo Boże może w moim życiu i Twoim przynieść obfite owoce. Wystarczy tylko jedno – przyjąć je do własnego serca i pozwolić mu się rozwijać. Jakim słuchaczem słowa jestem ja sam? Czy jestem podobny do ziemi skalistej,
Z entuzjazmem zachwycam się Ewangelią, ale gdy przychodzą różnego rodzaju doświadczenia, porzucam ją. A może jestem podobny do drogi? Słucham wprawdzie Słowa Bożego, ale jednocześnie pozwalam, aby zły duch wykradał je z mojego serca. A może doczesne troski i ułuda życia zagłuszają we mnie Bożą prawdę? Pewnie serce moje podobne jest do każdej z tych gleb. Oby jednak najbardziej było podobne do gleby żyznej, wydającej obfity plon dobrych uczynków. Aby jednak tak było, musimy rozkruszyć twarde skały naszych niestałych serc, wyrwać z nich ciernie trosk doczesnego życia i ubitą drogę przeorać pługiem rozumnego słuchania. W ten sposób kultywowana rola stanie się z czasem żyzną glebą, przynoszącą plon 30, 60, a może nawet stukrotny. Pracujmy nad kondycją naszych serc, aby nasze życie nie było już dłużej bezpłodnym ugorem.